Witaj. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i upewnić nas w tym, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem. Ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. Posłuchajmy relacji Andy'ego, który w wieku 18 lat topił się i przeżył głębokie doświadczenie bliskie śmierci. Miał przegląd życia, widział swoje inne wcielenia, doświadczył jedni ze wszystkim i spotkał światło, które powiedziało mu, co jest jego celem na ziemi. Zaczynamy. Chcę opowiedzieć Ci o pewnym doświadczeniu, które miałem wiele lat temu. To był rok 1955, to było 2 dni przed ukończeniem szkoły średniej, i moja klasa postanowiła wybrać się na piknik nad pobliskie jezioro. Był piękny letni dzień. Było zimno, woda była zimna, ponieważ to było w Michigan, a tam woda nie nagrzewa się zbyt mocno. Zjedliśmy więc lunch i graliśmy w różne gry, a potem nagle zobaczyłem kilku moich przyjaciół na pływającej platformie w odległości około 1300 metrów, a oni machali do mnie, żebym do nich dopłynął. Naprawdę nie chciałem wchodzić do wody, bo woda była zimna. Z rozbiegu wskoczyłem do wody i teraz naprawdę było zimno. Płynę na platformę i jestem mniej więcej w połowie i zaczynam odczuwać skurcze w dolnej części brzucha i nie mogę machać nogami. Zaczynam się miotać i krztuszę się wodą. Opadam i jestem pod wodą. Zaczynam panikować, bo nie wiem co robić, a potem nagle wyskakuję ponownie nad wodę i moja głowa jest nad wodą. Rozglądam się, co widzę? Widzę chłopaków na platformie. Nie mogę krzyczeć, bo mam wodę w gardle i ustach. Wszędzie. Więc macham do nich, a oni także do mnie machają. Muszą myśleć, że się z nimi bawię. Potem znowu opadam w dół i już nie wypływam. Jest zimno. Jest tak zimno. Drżę. Po prostu potwornie zimno. A gdy schodzę coraz głębiej, zaczyna być ciemno. Nagle stopami czuję wodorosty. To wodorosty na dnie jeziora. Osuwam się w nie. Sięgam dna w pozycji siedzącej, uderzam w dno. Zaczynam czuć się lepiej, bo myślę, że dam radę z pozycji siedzącej ponownie wydostać się na powierzchnię jeziora. Zdaję sobie jednak sprawę, że utknąłem. I w tej chwili wszystko krzyczy w moim ciele. Umieram. W końcu przyznaję, że umieram. A potem nagle pojawia się głos w mojej głowie i to jest głos, który pamiętam, ale nie wiem, kto to jest. Głos mówi: Andy, musisz się zatrzymać i chwilę odpocząć. A ja mówię w myślach: oszalałeś? Muszę wstać, potrzebuję chociaż jednego oddechu. Jedyne, o co proszę, to jeden oddech powietrza. A głos mówi do mnie: Andy, naprawdę musisz odpocząć. Więc po prostu zrelaksuj się i odpuść. A ja mówię: nie mogę tego zrobić. A głos znów mówi: musisz odpuścić. Więc mówię do głosu: okej, obiecujesz, że jeśli odpuszczę, będę w stanie dostać się na powierzchnię? A głos mówi do mnie: jeśli odpuścisz, wszystko będzie dobrze. Powiedziałem: okej, obiecujesz? A głos mówi: tak, obiecuję. Więc powiedziałem: okej, odpuszczę. I w tej chwili, gdy w mojej głowie pojawiło się słowo odpuszczę, wyskoczyłem ze swojego ciała i znalazłem się w tym, co nazywam chwilą bez czasu. W jednym momencie jestem w swoim ciele, a w następnym momencie jestem w tym tunelu. A w tunelu jest mi ciepło, jestem szczęśliwy, znów mogę oddychać. Jestem po prostu przepełniony radością i bezwarunkową miłością. Taką zupełną. To była taka zmiana od całkowitego przerażenia do całkowitej, ostatecznej ekstazy w mgnieniu oka. I jestem po prostu całkowicie szczęśliwy. Patrzę w dół i widzę ciało i mówię: to zabawne, że to widzę, bo było tam ciemno. I patrzę: tak, to moje ciało. Nie obchodzi mnie to. W chwili, gdy ujrzałem swoje ciało na dnie jeziora, nie obchodziło mnie moje życie. Nie obchodziło mnie bycie na ziemi, bo wiedziałem, że jestem w domu. A potem skręciłem w inną stronę,
a teraz patrzę na punkt światła. A światło nie jest zbyt duże, ale jest tak jasne, że powinno palić moje siatkówki i mówię: wow, teraz jest jasne światło, ale ono nie boli. A teraz czuję, że jestem przyciągany jakby przez ogromny magnes, który ciągnie mnie przez tunel i zaczynam zbliżać się do światła. I wtedy nagle w mgnieniu oka nie jestem już w tunelu. Teraz jestem w środku gigantycznej kuli mniej więcej wielkości stadionu piłkarskiego. Ogromnej. A ja unoszę się w środku tej kuli, wewnątrz kuli i wokół niej. Wszystko 360 stopni dookoła, wszędzie. Wszędzie, gdzie spojrzę, są małe ekrany kinowe, pokazujące wszystkie moje życia i wszystko, co zrobiłem. A światło jest obok mnie. Nie widzę go, ale czuję i wiem, że tam jest. Światło i ja zaczynamy się komunikować o wszystkich tych wydarzeniach we wszystkich moich życiach. I widziałem je wszystkie. Wszystko było jasne. Zrozumiałem wszystko. Mogłem zrozumieć wszystkie życia. Mogłem zrozumieć wszystko, co zrobiłem. A kiedy skupiałem się na jednym konkretnym ekranie, przeżywałem to jeszcze raz. Tylko teraz, gdy przeżywam to na nowo. Przeżywam to na nowo, znając uczucia innych ludzi i wpływ, jaki wywieram na ludzi, z którymi komunikuję się w tej scenie. Więc jeśli jestem z rodziną i rozmawiam z nimi o czymś, wiem, co myślą, kiedy mówię i nic nie było ukryte, nic nie było nieznane, wszystko jest transparentne. I przechodzę przez różne moje życia, bycie kobietą, przebywanie na innych planetach i tak wciąż i wciąż. A wydawało mi się, że jestem tam od miesięcy. Ale oczywiście w czasie ziemskim utonąłem tylko na 10-15 minut. W przeciwnym razie nie byłoby mnie tutaj i nie mówiłbym tego. A potem, kiedy patrzę na te rzeczy, w kolejnej chwili teraz nie jestem w kuli. Wróciłem do tunelu i teraz jestem naprawdę blisko światła. Stoję tam, a światło mówi: Andy, kocham cię. I jestem pod wrażeniem, bo zna moje imię. A wtedy światło mówi: Andy, kochamy cię. A kiedy światło mówi: kochamy cię, całe tło i światło znikają. I teraz są tysiące, miliony, miliardy innych świateł takich jak ja. I chórem mówią: witaj w domu, Andy. I w tym momencie zostałem pochłonięty przez światło. Stałem się światłem. Nie byłem większy od światła, nie byłem mniejszy od światła. Byłem kawałkiem, holograficznym kawałkiem światła. I to jest najbardziej fantastyczne uczucie, takie, że będąc człowiekiem nie mógłbym sobie tego wyobrazić. Tego nie da się opisać. I w tym momencie wiedziałem wszystko. Wiedziałem wszystko. Nie było niczego, czego bym nie wiedział. Nie było powodu zadawać pytań, bo wszystko wiedziałem. Nie było nic nieznanego. I znów jestem ze światłem i światło jest naprawdę zabawne. Światło ma fantastyczne poczucie humoru, śmieje się, bawi. Kiedy patrzyliśmy na mój przegląd życia, w dużej kuli światło powiedziało: Andy, spójrz, jak bardzo się tym zdenerwowałeś. Wiesz, na dłuższą metę to nic nie znaczy. Dlaczego się nie rozluźniłeś? Dlaczego się nie rozjaśniłeś? Dlaczego nie bawiłeś się lepiej, kiedy byłeś na tej planecie? Będziesz tam tylko chwilę, bo to nie jest prawdziwe. Życie na Ziemi nie jest prawdziwe, to jest jak sztuka, to jest jak film. Na świecie jest 8 miliardów aktorów i wszyscy odgrywają rolę. Przychodzą w różnych strojach, mają różne religie, różne rasy, różne płcie, różne te wszystkie rzeczy. Ale kiedy kostiumy znikną i zostaną zdjęte, kiedy sztuka się skończy i wracasz do światła, kostium odpada i co wiesz? Wszyscy jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy zbudowani z tego samego materiału. Nie ma żadnej różnicy między mną a tobą. Nie ma różnicy między tobą a kimkolwiek innym. Tutaj ubieramy się w kostiumy, żeby być inni, doświadczyć rzeczy, których nie można doświadczyć w świetle. Możesz doświadczyć czegoś, co już znasz. Nie mogę doświadczyć rozmowy po raz pierwszy, ponieważ mówiłem przez całe życie. Ale kiedy po raz pierwszy zacząłem mówić, kiedy powiedziałem pierwsze kilka słów, to było dla mnie naprawdę ekscytujące. Kiedy jestem w świetle i wiem wszystko, to coś innego niż tego doświadczanie. Aby doświadczyć, światło mówi mi, a ja i tak to wiem, bo wiem wszystko.
Aby doświadczyć, obniżam wibracje, ponieważ każdy ma swoją niepowtarzalną wibrację. To właśnie sprawia, że ty i ja jesteśmy inni. Obniżyłem więc moje wibracje, abym mógł się inkarnować i urodzić na planecie takiej jak Ziemia. A teraz żyję życiem, robiąc różne rzeczy i doświadczając tego, czego sam chciałem doświadczyć. A kiedy ja tego doświadczam, ty także tego doświadczasz. Każdy tego doświadcza. To przyczynia się całości. Jest tylko jedna jednia i wszystko, co istnieje, co kiedykolwiek istniało, co będzie istnieć, jest w tej jedności. I to jest wspaniałe, ekscytujące, fantastyczne przeżycie, które pamiętam w używaniu tego kostiumu zwanego Andy Petro, potomka ukraińskich imigrantów mieszkającego w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. I ja czytam swój scenariusz i robię to, co powinienem robić, póki jeszcze tu jestem. Czekam, aż moja postać skończy tę historię i będę mógł się stąd wydostać i wrócić tam, gdzie moje miejsce. A więc cały proces przebywania w świetle to było po prostu niesamowite. Wydawało mi się, że byłem tam lata, może setki lat. Ale w świetle nie ma czasu, nie ma hierarchii, nie ma osądu, nie ma separacji. Wszyscy jesteśmy jednością. Nie w nudny sposób, ale w sposób szczęśliwy, ekscytujący, stale rozwijając się, zdobywając wciąż nowe doświadczenia w świetle. I wtedy nagle światło mówi do mnie: Andy, musisz wrócić. Powiedziałem: o, nie wrócę. A światło mówi po raz drugi: Andy, wracasz. A ja powiedziałem: nie słyszałeś, co powiedziałem? Nie ma powodu, żebym wracał na tę planetę. Jestem w domu. A światło mówi po raz trzeci: Andy, wracasz. A kiedy usłyszałem ostatnią zgłoskę, poczułem, jak jestem ponownie wpychany do swojego ciała. Najstraszniejsze uczucie, jakie mogę sobie wyobrazić. Najbardziej ekscytującym przeżyciem, jakie mogę sobie wyobrazić, był moment, w którym opuściłem swoje ciało i wróciłem do światła. Najstraszniejszym, jakie przeżyłem, był powrót do mojego ciała. Nie chciałem tam być. Nadal nie chcę tu być, ale robię, co mam zrobić. Po powrocie do ciała słyszę wszystko i leżę na piasku. Leżę na brzuchu i mam odwróconą głowę i naciskają na moje płuca, żeby pozbyć się z nich wody. To było w latach 50., zanim wprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Kaszlem wodą. Swoją drogą nigdy nie straciłem przytomności. To jest kompletna ciągłość od tego momentu, gdy zostawiłem swoje ciało na dnie jeziora, aż do momentu, w którym wróciłem do swojego ciała na piasku nad jeziorem. Nie było przerw. To ciągły przepływ świadomości. Moje ciało umarło, leżało tam przygotowując się do tego, aby stać się pokarmem dla ryb. Ale mnie tam nie było, byłem w świetle. A kiedy znaleźli ciało i nie wiem, kto je znalazł, i nie obchodziło mnie to, bo nie obchodziło mnie moje ciało. Jedyne, na czym mi zależało, to bycie w świetle. A kiedy wstałem, powiedzieli: och, Andy, chłopie, powiedz nam, co się stało. Powiedz nam, jakie to uczucie utonąć. A ja na to: nic nie pamiętam. Powiedziałem moje pierwsze wielkie kłamstwo. Powiedziałem: nic nie pamiętam, pustka. I to nie była prawda. Żywe szczegóły, o których teraz mówię, wydarzyły się prawie 70 lat temu. I teraz, kiedy o tym mówię, mam te same uczucia, które miałem w 1955 roku na dnie jeziora. Przeżywałem to tysiące razy i to się nigdy nie zmienia. Radość i ekstaza przebywania w świetle. Brak słów. Wszyscy to poznają, ponieważ każdy będzie miał to doświadczenie. Ponieważ wszyscy tu przychodzimy i wszyscy wracamy. I robimy to znów i znów, w różnych permutacjach, w różnych galaktykach, w różnych światach. To niekończąca się historia. Więc wstałem i wtedy mówię sobie: cóż, nie mogę nikomu powiedzieć. Przez prawie 30 lat nikomu o tym nie mówiłem. A w 1955 roku nie było nawet określenia na to, czego doświadczyłem. Określenie doświadczenie bliskie śmierci nie było jeszcze stworzone. Pod koniec lat 70. dr Moody je sformułował i ujął w ramy NDE, Near Death Experience, doświadczenie bliskie śmierci. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem jego książkę 25 lat po moim doświadczeniu, wracałem z podróży służbowej. Zauważyłem książkę Życie po życiu, wziąłem do ręki i zdecydowałem się ją kupić.
Nawet jej nie otworzyłem, żeby zajrzeć. Kupiłem, włożyłem do kieszeni płaszcza i wróciłem do domu z lotniska. Kiedy wróciłem do domu po kolacji, gdy dzieci szły spać, powiedziałem: znalazłem taką książkę, będę ją czytać, więc wszyscy do łóżek. Poszedłem do szafy, wyciągnąłem książkę i zacząłem czytać Życie po życiu. Przeczytałem całą za jednym posiedzeniem do 3-4 rano. Nie mogłem się od niej oderwać, a łzy napływały mi do oczu, bo po takim czasie dowiedziałem się, że nie zwariowałem. Próbowałem zapomnieć o czymś, czego nie mogłem zapomnieć. Bałem się powiedzieć komukolwiek o tym, co pamiętałem. To było straszne 25-30 lat. I teraz nagle wiem, że nie jestem szalony. Nic, czego doświadczyłem w świetle, nie miało sensu zgodnie z tym wszystkim, czego mnie nauczono i jak mnie wychowano. Wreszcie teraz wiem, że to było doświadczenie bliskie śmierci. A kiedy już to przyznałem, zacząłem przypominać sobie jeszcze więcej. O tak, teraz wiem. Więc nadal naprawdę się zastanawiam i czekam na powrót do domu. O to mi właśnie chodzi. Chcę wrócić do domu i oczywiście to się stanie wkrótce. W międzyczasie robię co mogę, żeby zrealizować punkt numer 1. Odczuwać radość, kiedy tylko jest to możliwe. Dlaczego tu jestem, nie jest ważne. Ważne jest to, że tu jestem. I wybieram to, aby pomóc ludziom poczuć się lepiej i pomóc im dowiedzieć się, że istnieje dom. Byłem tam i jestem gotowy, aby wrócić. Bilet powrotny mam w tylnej kieszeni. Noszę go ze sobą cały czas. Jak tylko dowiem się, gdzie jest lot, już nad tym pracuję, spadam stąd. W każdym razie to właśnie to dla mnie znaczy. To bardzo, bardzo szczęśliwy proces. Po prostu czekam w dobry sposób, czekam na powrót do domu. I to jest dla mnie takie oczywiste i takie proste. Lubię być szczęśliwy, lubię być zabawny, lubię radość. Bo kiedy wspominam światło, światło było szczęśliwym miejscem. Światło było pełne radości i humoru. Światło powiedziało mi powód, dla którego tu jestem, a jest nim doświadczanie radości. A powodem, dla którego w ogóle wszyscy istnieją, jest radość. I to bardzo proste, to nie jest skomplikowane, to wybieranie miłości, a nie nienawiści. To wybór i póki tu jestem, to staram się robić to częściej niż rzadziej, wybierać miłość zamiast nienawiści. Nie mogę tego robić cały czas, ponieważ jestem człowiekiem, jak każdy inny, ale mogę próbować robić to częściej niż rzadziej. Miłość zamiast nienawiści, uśmiech zamiast złości. I nie ma w tym nic głębokiego. Uszczęśliwienie kogoś innego to proste akty radości, a ponieważ wszyscy jesteśmy jednością, kiedy uszczęśliwiam kogoś innego, to mnie to uszczęśliwia. Kiedy nienawidzę kogoś innego, nienawidzę siebie. Jeśli ranię kogoś innego, ranię siebie. Nie ma separacji, nie ma hierarchii. Wszyscy jesteśmy jednym i wszyscy jesteśmy jednym w świetle. Jestem holograficznym kawałkiem światła, które wystarczająco obniżyło swoje wibracje, abym mógł urodzić się na planecie zwanej Ziemią, w Układzie Słonecznym w galaktyce Drogi Mlecznej w latach 1937-2022, co prowadzi nas do dnia dzisiejszego i to jest w porządku. Taka jest moja historia i tego się trzymam. Na tym kończy się relacja Andiego. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.